Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ja, MC, i oto przed Wami poradnik dotyczący jakości filmów na YouTube. AVC1 vs VP09. Są to moi drodzy kolegi na YouTubie, które określają, jaką jakość ma Wasze wideo. AVC1 jest jednym albo nawet najgorszym kodekiem, który możecie dostać na filmie, natomiast VP09 jest najlepszym kodekiem, jaki możecie dostać, także pokażę Wam ogólnie, o co chodzi z tym. Jak widzicie, jesteśmy teraz na YouTubie. Jest to filmik, który ja stworzyłem, nie na tym kanale, ale jest to filmik, który stworzyłem ja na moim poprzednim kanale. Jest to filmik z Forza Horizon 4, gdzie jest moja kamerka i jest Forza i chciałem przetestować, jak to ogólnie wygląda. W momencie, w którym wejdziemy sobie ten film i klikniemy pewien przycisk myszy, to możecie coś zrobić. Macie oczywiście linki do dwóch filmów, które będziemy omawiać, nawet trzech chyba. Które będziemy omawiać, macie linki w opisie. Są pod prawym przyciskiem myszy statystyki dla nerdów. I tu jak widzicie, mamy kodek AVC1. Jest to kodek, moi drodzy, który jest słaby, bardzo słaby. Jakość tego filmu przede wszystkim, jakość tego filmu jest 1080p. To jest ważne, dla mojego kanału, który nie rozwinął się, który ma mało subskrypcji, jest to bardzo ważne, ponieważ duże kanały typu, nie wiem, WWE, Jacksepticeye, PewDiePie, Markiplier mogą rzucić nawet film w 720p i będą mieli kodek VP09. Dlatego pokażę teraz, jak ten film wygląda. Oczywiście możecie go odpalić u siebie. Robiłem testy, więc nie przejmujcie się. Możecie zobaczyć, jak to wygląda normalnie u Was, wchodząc w link oczywiście w opisie. I jak widzieliście, to wygląda słabo. Jest pikselowa straszna, moja twarz jest po prostu niewyraźna strasznie. Także tu macie porównanie, jak wygląda ten kodek. A tu mamy film, który jest, uwaga, w 2K, w 1440p. Rozdzielczość tego filmu jest 2560x1440, 60 klatek. Jak widzicie, mamy kodek VP09. To jest dokładnie ten sam film, a zobaczcie, jaka jest różnica w jakości. To jest dokładnie ten sam film. W momencie, w którym ja się o tym dowiedziałem, ja byłem w ciężkim szoku, ponieważ chciałem czytać filmy od nowa na kanał, a okazało się, że te filmy mają beznadziejną jakość. Więc byłem troszeczkę w szoku, jak to wszystko wygląda. No ale niestety tak to właśnie jest i chciałem Was przed tym ostrzec. Chciałem Wam pokazać ten poradnik, jak to wygląda, żebyście nie musieli przechodzić przez to, co ja przeszedłem. Jak widzicie, jesteśmy teraz na moim kanale. Jak widzicie, jest 15 subskrypcji, są wyświetlenia itd., itd. Mamy tutaj filmik, który jest z Forza Horizon 4. Akurat takie dziwne porównanie. Każdy film na tym kanale jest 2K. Każdy, w 1440p. Oprócz tego filmu, ponieważ mi sklikło mi się w renderowaniu. Jak w niego wejdziemy, jak widzicie, mamy Full HD tylko, nie mamy 2K. I jak widzicie, ten film jest słabej jakości, to trzeba przyznać, że obraz rozmazany i jest pikseloza. Ten film na moim kanale jest publiczny, także go znajdziecie, po miniaturze możecie wszystko zobaczyć. I no, ten film jest słabej jakości, jak wejdziemy z statystyki dla nerdów, mamy AVC1. I jak na mój kanał wyjdzie na przykład film, który ma najwięcej wyświetleń, czyli Microsoft Flight Simulator, jest film 2K, jest wszystko. I jak wejdziemy w statystyki dla nerdów, mamy VP09. Także jeżeli chcecie swoje filmy mieć w bardzo dobrej jakości, tak żeby wszystko było ok, tak żeby wszystko było w porządku, musicie robić filmy renderować w 2K. Niestety, musicie robić w rozdzielczości 2560x1440, inaczej to się nie uda. Inaczej nie będziecie mieli dobrej jakości na filmach, a jak będziecie nagrywać Forza na przykład, tak jak ja nagrywałem, to w ogóle będzie kompletna tragedia, ponieważ Forza jest grą dynamiczną i w momencie, w którym jedziecie dookoła drzew, to się robi strasznie pikseloza i to jest kompletna tragedia. Na przykład na moim kanale zobaczycie Sirius sama ma słabszą jakość, na przykład Minecraft Dungeons, gdzie Minecraft Dungeons jest spokojną grą, czystą można powiedzieć, a Sirius sam jest grą dynamiczną i nawet jeżeli zrobię film w 2K, i tak ma słabą jakość, więc nagadałem się. Także mam nadzieję, że zrozumieliście wszystko i będziecie to stosować w życiu. Poradnik, mam nadzieję, że Wam się podobał. Także jeżeli Wam się oczywiście podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, żeby być na bieżąco. Trzymajcie się, moi drodzy, na razie, cześć i pa, pa.